Witam w drugiej części trylogii Sosnowieckiej, czyli degustacja przysmaków z Amir Kebab wśród betonowej dżungli. Żarłok TV. Witam wszystkich w Żarłok TV, gdzie kawałek po kawałeczku pożeram cały Sosnowiec. Wciąż jestem w Amir Kebab, Uzbek Traditional Restaurant, i po samsach, które podrabia Biedronka, te wszystkie buły, które są nadziewane, to jest podróba samsy z Amir Kebab. Spróbujcie samsy, oglądając poprzedni film. A teraz ja wyruszam w kolejną podróż do Uzbekistanu, próbując mantów z wołowiną. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Pierożki. Kojarzyć się to może z gruzińskimi, które powinno się jeść w środku z wypływającym rosołem. Czy tutaj będzie rosół? Nie wiem. To może być coś zupełnie innego. Nie porównujmy. Spróbujmy. O! Mamy tutaj do czynienia z wołowiną, która jest pokrojona w kostkę, tak jak wołowina w samsach. I mamy tutaj do czynienia z wzorkiem, z dbałością o szczegóły, czyli z pietyzmem. Wołowina i cebula w środku. Tak wygląda ta wołowina. Nie wygląda może zbyt apetycznie, nie jest może doprawiona, ale jest po prostu posolona, zrobiona z cebulą i nie jest gumowa, zrobiona w punkt. Ugotowana, nie wiem, czy wcześniej była podgotowywana. Połyka się to, gryzie się tą wołowinę elegancko. To jest po prostu bardzo dobrze zrobione. Ciasto na pierogi. No. Może jest ciut zbyt gumowe, ale kurczę, mam ochotę normalnie wziąć ręką swoją i zjeść tego tak, o. This is perfect. Nie no, miód. Wołowina. Nie przepadam za mięsem. Chociaż w burgerach lubię. Ale to jest po prostu... To jest i jeden taki pieróg, słuchajcie, kosztuje 3 złote. To jest tak pokrojone dobrze, to jest tak dobrze zrobione, że to nie przeszkadza. Ja polecam, nie wiem, jakieś fusion, gdybyśmy zrobili food upgrading, to ja bym sobie to polał sosem sojowym, ale... Kurczę, no nie pomyślałem, że tu mnie zaskoczą takimi bajerami. To jest moim zdaniem świeże. Zróbmy zbliżenie, bo... Nie wiem, może mięty bym dodał do środka, jeżeli chciałbym kombinować i bajerować. Tak, ale jakby no nie zrobiłem researchu, nie przygotowałem się, więc nie będę teraz się wymądrzał, bo takich mantów nie. Manty gdzieś jadłem, ale chyba koreańskie, mandu koreańskie, była recenzja. Szanowni Państwo, moja ocena, no nie wiem, jest pozytywna, nie ma co się bawić, nie wiem, 8, 9... Pamiętajcie, jaka jest moja skala. Pamiętajcie, że 10 jest zarezerwowana na rzeczy ulubione. Tutaj chyba na parze. Widzicie, chociaż czy one są na parze robione? Zaraz. Pierogi na parze, tak. Okej, no to jeżeli one są na parze, to one są bardziej takie gumiaste w porównaniu do koreańskich. Z Krakowa, z lokalizacji Mandu postawiłbym znacznie wyżej. Ale to jest zupełnie inna kuchnia. Tam są inne sosy, inne dodatki. Więc tego nie można porównywać. Powiem tak, że ta góra tego pieroga dla niektórych byłaby zbyt gumowa. Zbyt taka zbita. No ale to dla Polaka, który lubi kluski, to jest na miejscu. Więc moja ocena jest pozytywna. Jeżeli będziecie w Sosnowcu w Amir Kebab... Przepraszam, nie. Na odwrót, jeżeli będziecie w Sosnowcu, to bądźcie w Amir Kebab. Spróbujcie tej wołowiny, no.
No nie mam się do czego przyczepić przy tej wołowinie. Ta wołowina smakuje lepiej niż w niejednym burgerze, w niejednej burgerowni. Ona ma jakiś smak, ona jest, nie wiem, przesmażona na oleju jakimś. Naprawdę, czasami kupuję drugiego burgera w niszowej burgerowni. Oj, przepraszam, teraz mi przyszło. Ta wołowina moim zdaniem smakuje chyba lepiej niż w pasibusie. Ona ma więcej smaku niż w pasibusie. A też jest grubo krojona. Jakby no to są takie kosteczki tej wołowiny. Więc ciekawe jeszcze jakie to jest miejsce, z jakiego to jest części krowy wołowina. To jest ważne. Ona jest, stawia opór trochę. Jest idealnie w punkt wołowina zrobiona. Polecam samsy w poprzednim odcinku i polecam manty z wołowiną. I w następnym odcinku spróbujemy tego, co was najbardziej interesuje, czyli najlepszy kebab w Sosnowcu zgodnie z ocenami Google, a właściwie jeden z dwóch najlepszych kebabów, ale ten z największą ilością odsłon. Ja nie wiem, co się stanie, jak się okaże, że ten kebab jest naprawdę wyjątkowy i to jest, i ja jestem w Sosnowcu, to chyba się skończy Żarłok TV, to będzie ostatni odcinek Żet TV. Ja nawet dostałem coś takiego i za to się płaci złotówkę, ale w tej złotówce jest to, jest drugie to, bo to są najdroższe, zawsze się płaci za te termiczne, jeszcze jest folia aluminiowa, więc to ja za to bym zapłacił 5 zł na pamiątkę, żeby mieć z podpisem, jeszcze pod autograf kucharza tutaj powinienem dostać. No Katowice? W Katowicach też są? To ciekawa sprawa. A tymczasem Sosnowiec, moje rodzinne miasto, dobrze, że to nie jest. Nie wiem, skąd się wzięły te żarty w internecie z Sosnowca.